Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną, w której zobaczymy zajęcie mida przez Astralis w wykonaniu CT, smokowanie głęboko zakrętu, ewentualny molotow za smoka w celu przeciwdziałania pusha terrorystów oraz flash z bombsite'u A, blindujący właśnie zawodników na zakręcie. Zapraszam do obejrzenia zachowania poszczególnych graczy. Glaive z najlepszym respawnem do zasmokowania zakrętu na midzie smokuje właśnie zakręt i udaje się do konektora w celu dalszej pomocy przy zajęciu właśnie mida. Udaje się następnie za paczki na top midzie i stamtąd już coveruje Andera oraz wychyla się ewentualnie na zakręt na midzie, gdy uzyskanie zostanie informacja o terrorystach właśnie w tym miejscu. Dodatkowo mógł jeszcze rzucić nade'a, tak samo jak zrobił to Ksypex w początkowej etapie rundy. Ksypex z najlepszym respem na mida wyskakuje przez okno, dorzuca mołotowa jeszcze za smoka, rzuca nade'a odbitego w celu zadania damage'a zawodnikom terrorystów schowającym się za smokiem na zakręcie na midzie oraz cofa na galę. Jego głównym zadaniem jest zabicie terrorystów wybiegających właśnie przez smoka na midzie bądź też przebiegających przez początkowy palący się palak oraz dobicia właśnie rywala. Kolejny zawodnik to Device z AWP-ą, celowujący się i supportujący zawodnika na midzie. Dodatkowo wrzuca mołotowa w lewą część okna w celu zgaszenia ewentualnego smoka rzuconego z respa przez terrorystów. W momencie, gdy terroryści nie wybiegają mida, szybko rotuje pod bombsite B i stamtąd wcelowuje się z okna w markecie na apartamenty B. Liquid jednak udało się skontrować jedno z zajęć Astralis na midzie. Postanowili oni rzucić mołotowa na rampę, który przeciwdziałał ewentualnemu pushowi i zajęciu top boxów przez zawodników CT. Ponadto zawodnicy Liquid podsadzili się jeszcze nad smokiem w celu uzyskania wizji, czy właśnie zawodnicy CT spuszowali top boxy. Wywarcie presji przez mołotowa rzuconego przez zawodników Liquid spowodowało rotację zawodników CT do konektora oraz utracenia kontroli nad midem. To zajęcie mida przez zawodników Astralis zależne jest od respawnów CT. W tym momencie Device pełni rolę smokującego zakręt mid. Następnie udaje się do konektora w celu supportowania pozostałych jego teammate'ów pushujących mida. Spowodowane jest to smokiem na okno. Magisk z najlepszym respawnem na mida wyskakuje przez okno i agresywnie patrzy właśnie ten angle w momencie, gdy mołotow ląduje na rampie na midzie, cofa do konektora. Wcześniej przy zajęciu mida flashuje jeszcze za top box i w momencie, kiedy widzi mołotowa, rzuca jeszcze nade'a na zakręt w celu zadania damage'a terrorystom. Dupree, również posiadając dobrego respa, udaje się w ślad za Magiskiem w celu ewentualnego refraga. Rzuca nade'a na zakręt w celu właśnie zadania damage'a ewentualnie rushującym terrorystom przez smoka. Następnie cofa do konektora. Możemy prześledzić to jeszcze raz, jaki kunszt taktyczny oraz zagranie prezentuje Astralis właśnie przy zajęciu mida w wykonaniu counter-terrorystów. To by było wszystko z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Polecam subskrypcję kanału oraz polubienia fanpage'a. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. Cześć.